Hej, z tej strony Q, a to jest Final Fantasy 15. Ostatnio rozwaliliśmy Tytana, co było walką naprawdę epicką i wielkich rozmiarów, że tak powiem. I nie tylko dosłownie, ale też przenośni. Fajnie się walczyło. Mimo, że był bardzo łatwy, to było bardzo przyjemnie. I jak widzieliście przed chwilą, straciliśmy auto, ale przyszedł piesek do korespondencji, więc sprawdźmy, co ten piesek tutaj nam przyniósł, albo czego on chce. O Boże, teraz będziemy biegać za psem przez odcinek. No okej, niech będzie. W poprzednim odcinku walczyliśmy z kosmicznym kuźwa Tytanem, a teraz będziemy gonić psa. No okej, to jest Final Fantasy. Tutaj można wszystko robić. I z tego co wiem, to jesteśmy chyba na tym farmie tych czokobosów, tak mi się wydaje. Jakoś tak kojarzę miejscówkę, nie wiem czy mam rację. Nie patrzyłem w sumie, gdzie jesteśmy. Genitalia? Aha, Gentiana, okej. By the storm send us blessing. Will the path to the storm be opened? The oracle goes hence in her king's name. Luna. Where is she now? The eye of the storm. When the covenant is forged. Jest taki battleground w powie. Shall await their king at the walls of water. Stray not from the path. She's a messenger. I co znikła? A spirit. Faithful to the oracle. Oh, for real? We're going beyond real now, pal. Dzięki za wytłumaczenie. Okej. To odpisz jej teraz coś. Ha. Dobra, co my tutaj? W końcu nagrywamy Rock and Rolla, więc still rolling along. Okej. Okay. Ciekawe, czy to potem ma jakieś znaczenie, co ja tu jej pisałem. Czy po prostu tak sobie wybieram, co mam napisać. Potem będę mógł zajrzeć albo coś w tym stylu i będzie takie niby... And she won't have to wait much longer. We'll be together soon. Tak, niedługo się hajdniemy w końcu. The crystal was gifted to mankind, that we might know lasting prosperity. If the crystal belongs to everyone, how come only Lucis gets to use it? The kings of Lucis do not simply use the crystal. They also protect it. Wait, so my dad's guarding it? Yes. I had no idea. To crown the King of Light is the calling of a crystal. And keeping the crystal safe until that day falls to the line of Lucis. And I'm the chosen. Yes, only the true king, anointed by the crystal, can purge our star of its scourge. You really think I can do that? As Oracle, I will see to it. To aid the king is the oracle's calling. Then I guess I can do it. I won't let you down. I know you won't. Unto the king alone this voice is heard. To follow the words is to follow the chosen path. Bridging heaven and earth it strikes. The storm's ephemeral yet eternal light. To the light must go the king. Lady Unfreya has done well to keep the ring from falling into enemy hands. All we need to do is hit Altitia. That entails passage aboard a ship. Kaim may serve us now as it did them then. The hidden harbor. A się rozpadało. My work. I'll have Iris set it up. So, in the meantime, head into the storm. Another day, another deity. No okej, no dobra. I co w związku z tym? Touch the first rune storm. A ten rune storm jest... A, jestem tu i tu jest pierwszy rune storm, tak?
No okej, no nie jest aż takie taka daleka podróż. Jakiś questik. Hey, howdy there. No ja tak mam X-a i daję X-a, to on i tak skacze. Fancy camera? Fancy camera? Oh, right. Tak. Yeah. Nice. What do you say to taking a picture for me? Of what? A wild chocobo. Yes. Little thing lives around these parts. But I ain't seen her for a while now. Starting to get worried. Okay. We'll check it out. That's mighty kind of you, friend. I got my hands full looking after my own little ones. Appreciate the help. Dobra. Ale to się zrobi kiedy indziej. A póki co chciałem sobie, o, wynająć trochę, nie wiem, na 4 dni powiedzmy Chocobo. I teraz na Chocobo chciałem sobie, mogę u ciebie? Nie mogę chyba. Miałem znaczek, ale nie mam znaczka. Czekaj, co mi się pojawił jakiś? Przyszedł? To jest mój? Tak, dobra, no to ciśniemy. To lecimy tam gdzieś, tak? Hey, Noct! What were you guys talking about? Drifty umiem, patrzcie. Just wants a photo of a Chocobo. Dude, I'm on it. You made his day. A wild chocobo. I hope we find it soon. O, ja pierdzielę. Aw, thanks, buddy. Oni są zajebiści. Małe piórko, no tak, zszedłem specjalnie z tego, żeby wziąć małe piórko, no. Logiczne. Ciśniemy dalej. Jump. Ale drifty, nie? Pozytywnie, kurde. Mogliby trochę sobie dać siana z tą muzyczką, że zawsze leci ta muzyczka Chocobo śmieszna. To było fajne przez pierwsze 5 godzin. Ale... I think she's more a messenger of the gods. Wow. Ale fajnie, że wylądowaliśmy na tej farmie, żeby tak jakby graczowi przypomniało, że może korzystać z chocobosów. Żeby nie iść z buta, no bo taki kawałek z buta to jednak troszkę... Nie będziemy walczyć na razie. Mieliśmy już dużo akcji w zeszłym odcinku, więc teraz na razie sobie pobiegniemy do tego pierwszego kamienia runicznego, który tam o sobie błyska chyba. Tylko, że to gdzieś chyba na górze błyska, więc będę musiał jakoś tam wejść. I campground znaleźliśmy, super. A to co to jest? Metal Gear kolejny. Walczymy? A, walczymy. Jak go przywróciłem, widzieliście to co za power, jaka potęga. Kurwa, Noctis rozwalił Tytana i teraz taki Metal Gear to jest, wiecie. Jasne, że tak. Patrz jak ja rozwalam dzisiaj. Jezu, co się dzieje. Który ja mam w ogóle? Aha, 25, dlatego się na ski rozwalam. No okej. Sprawdźmy może mapę. Bo ja bym chciał tutaj się dowiedzieć. To jest gdzieś wzwyż. A żeby tam wejść, to muszę iść. Nie mam pojęcia, którędy. Tak, gdzie jest mój Chocobo? Dawać, czekam. Summon Enemies? Czyli co, ja mogę tych Enemiesów wzywać, żeby przyjeżdżali? Czekajcie, ja to muszę wypróbować, kurwa, bo nie czaję tego. Weźmy, zejdź na chwilę. I pokaż mi to. Dawaj. I co? Ja może nie chodzi o to, że będę mógł przywoływać ich non stop, tylko chodzi o to, że na przykład rzucam taunta albo coś w tym stylu. Kto wie?
kto wie, bo na pewno nie ja. Okej, idziemy gdzieś tam. Jumpuj, jumpuj na tych chocobosach. Okej, chyba znalazłem przejście, tak mi się wydaje. Ej, stój. Tam było ten, nie widziałeś? Tutaj coś leżało. Okej. I znowu powrót. Okej, mamy pierwszy. Thanks for the ride. I idziemy tocznąć. Toczamy pierwszy. Będą nas nawiedzać jakieś retrospekcje? O, chyba tak, fajnie. Zobaczmy, co tu mamy do powiedzenia. O, genitalia z nami siedzi. Gentiana, my messenger. The prince has read of our kind. Oh, I tried to, but I only know what Luna told me. Lady Luna Freya. Yeah, Luna. It is heartening to see the future king and the Oracle enjoy such familiarity. The fate of our world may depend on it. I remember back in Tenebrae with Gentiana. The revelation of the Storm Sender awaits the king. Hurry hence to the Eye of the Storm. Foreign hordes fear the true king's ascension. The fearful seek to seal the path of what must come. No fajnie, fajnie, ale czekowo mi zniknął. Another headache? Nawet go nie mogę zawołać. Gentiana. Divine voices in your head again? Hopefully it won't amount to the same headache it did with the Archeon. The Oracle's call awakens the gods. That the blessings find the king. You all right? What did she say? No, fajnie. That Lunas awakening the six. Co? Że Luna czeka na seks? Czy co? Jeszcze raz? O, tu coś leży? Garula Tusk, okej. Dobra, Karl Czekobo. O, jak chuj, już uwierzę, że stąd przybiegłeś, ciekawe jak. O, Jezus. Dobra, ciśniemy stąd. Jakieś kwiatuszki, ale nie chcę mi się schodzić, niestety. Cały czas na ich się chce skakać. Okej. First Titan, now Rama. Chasing down deities is hard work. Ale jak pogoda tutaj nie jest zbyt zachwycająca. I fear she's far worse off than we are. Chyba trzeba wejść na ten. No dobra, dzięki. Mamy piąty poziom Chocobosa, bo biegamy na nim dużo, okej. Okay. Swoją drogą jakiś czas temu pod chyba przed ostatnim odcinkiem. Albo przedostatnim, no którymś tam dawniej. Ktoś napisał jeden z pozytywnych bardzo dużo porad na temat właśnie finala. Za co jestem bardzo wdzięczny, pozdrawiam. I tam część wiedziałem, bo już sam rozminiłem, a część nie wiedziałem, dlatego dzięki wielkie za pomoc. Hopsa. Będzie się na pewno lepiej grało. Tam też mówiłeś o tym aucie właśnie, że mogę sobie odpicować i tak dalej, tam robić questy dla tej laseczki z garażu. I ten. I w sumie porobiłem trochę, ale jeszcze nie jakoś tam więcej. Ostatnio w sumie się zagrywam strasznie w WoWa. Mnóstwo w WoWa ciśniemy z ziomkami. Co overhead? Leci ktoś tam? Nie, ja nie chcę. Mogę tu przeskoczyć? Tak, myślałem, że nie. Bo jak się tam dostać? To jest pytanie. No to jest pytanie, gdzie się kończy brama?
A, to chyba tędy mogę iść, tak czy nie? Tu też jakiś rozwalony. Albo po prostu wylądowany. O, chyba dobrze idę, okej. Bo słyszę moje... Słyszę genitalia. Gentiane. Another reminder to receive the blessing. That divine power is just waiting for you. By revelation is the power of the six manifest. Okej, mamy kolejną retrospekcję pewnie, tak? Patrzmy, co tym razem sobie przypomni Noctis. Co? Aha, to ja myślałem, że są dwie. Znaczy trzy, że są te runestony. A nie dwa. Czemu mi się trzy ujebały? Deep within the heart of rock lies the runestone, the portal to power. No other can be allowed to find it. The last one's in the cave. Let's hurry up and get this over with. A nie, dobrze mi się ujebało, że trzy. Co? Final ją chcę powiedzieć. Ja myślałem, że już on mówi fuck albo coś. Gdzie mi tego ptaszka daliście? Tutaj oczywiście mi się za dupą musi pojawić, nie? Bo on nie może przybiec mi przed ryj. O, by już na! Okej! Okay. Jeb, jak tam świeci, kuźwa. O, fuck. Jakoś się atakuje? Bo ja zapomniałem, jak tu się... Czy tu się dawało atakować. Chyba nieważne, chyba ich ominęliśmy. Jakie głupie to było. Dobra, tam się da chyba przebiec, mam nadzieję. Bo ta mgła nie pozwala mi za bardzo dostrzec jakiejś takiej dalszej drogi. Ale to nic, mój Chocobo sobie radzi świetnie tutaj. Biegając po krzaczkach. Teraz tutaj. Jeszcze długa droga, o Jesus. To jest w sumie nudne. Nie wiem, pozytywni. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli, żebym takie coś wycinał, bo w sumie podróże, efekt podróży i ten motyw cały jest fajny, więc może się części z was podoba, że ja sobie tak podróżuję i czasem o czymś pogadam, czasem jest cicho i widoczki są i w ogóle. A może się niektórym nie spodobać, bo chcieliby już w ogóle, wiecie, samą tą treść taką ważniejszą. A nie, że ja biegam między jakimiś kurwa bawołami. Żubr występuje w puszczy. Oh fuck. Ej, myślicie, że ja bym mógł walczyć z tym czymś? Byłoby kozackie. Ale wątpię, pewnie ma jakiś tam 50 poziom albo coś. Nawet nie próbuję. A niech se będą, ja i tak ich ominę. Chocobo jest tutaj imba. Iris's story about Lady Luna Freya coming through town was true after all. Judging by the timing of her visit, she probably set course for the Archeon as soon as she fled the Crown City. You really owe her big time, Noct. Can't wait to thank her in person. Fajnie, że co chwilę gadają. Podoba mi się to. Zawsze to lubiłem w grach. Jak właśnie było dużo cutscenek i tak dalej. Dlatego na przykład Metal Gear, oprócz tego, że jest zajebistą grą, to też ubóstwiam to, że tam jest non-stop cutscenka. I jeśli umiemy grę tak bardziej speedrunowo, w sensie znamy całą grę na pamięć, na przykład Metal Gear Solid, nie wiem, 1, to przechodzimy ją, wiecie, bardzo szybko, bo wszystko wiemy, co zrobić, jak zrobić, żeby to było jak najszybciej, najoptymalniej. I wychodzi potem na to, że dłużej oglądamy filmiki niż gramy w ogóle. Może wtedy nie jest to aż takie super, ale jak gramy pierwszy raz, czy drugi raz, czy tam trzeci raz, to zawsze mi się podobało, że w Metal Gear są fajne filmiki, tym bardziej, że to nie są takie zwykłe cutscenki jak w większości gier, tylko są bardzo dobrze wyreżyserowane cutscenki, więc... Ja mam wrażenie, że kuźwa źle idę, bo nie umiem ominąć tych skał. Ale kiedyś się muszą skończyć, prawda? Sprincior! Tutaj do tego lasu wbijaliśmy, pamiętacie? Tam walczyliśmy z... Dead Eye'em. Z martwym okiem. Fajne to też było.
Fajny finał w sumie. Nie, bardzo fajny. Mówię wam. Bardziej mi się podoba niż 13, bo 13 też byłem podniecony, że o, fajnie, że wychodzi. Potem jak się okazało, że wyszła na pecety, to też fajnie. Ale jakoś tak, nie wiem, jeszcze jej nie przeszedłem, bo mi się tam po drodze znudziła w sumie. W sumie miałem tak głupio, że wiecie, grałem parę dni, potem kończę grać nagle. I wracam do tego za 2 tygodnie, gdzie już połowę rzeczy nie pamiętam. I to wtedy tak nie wciąga za bardzo, a nie chce mi się od nowa grać czy coś w tym stylu. Wow. To było bardzo blisko, co znaczy, że my musimy być też. No, dobra. Wow, jaki parkour, Noctis. Look, over there. Czyli co? Aha, bo tak, no w tej jaskini oni mówili, że to jest. Fosha Hollow. No telling what might inside. Stay sharp. Always. Stay sharp. Always. Zaraz mi tu będą moby się wysypywać. Only one way to find out, right? Wow. As if danger lurks around every corner. Avoid all corners. Got it. Pronto Toronto. Masz świetne teksty. I should be able to slip through. Let's see. Okay, to jakieś chudziutkie. No chciałbym, ale on zawsze skacze, goddammit. Nie wiem, o co chodzi mu. Zawsze jest X, żeby coś zrobić. On najpierw sobie musi podskoczyć, bo się w dzieciństwie zagrał za dużo w Mario. Koksu. Aha. Trzeba, że nie mogę zerknąć do tyłu. Pronto Toronto skończył wciągać brzuch. Tak, by the way, nie wiem, pewnie to wspominałem, ale Pronto Toronto w młodości był grubaskiem, więc pewnie by się wtedy nie zmieścił tutaj. Wow, a teraz pewnie go musi przepełniać satysfakcja, że... Dawać daggery jakieś. Ale żem to zrobił, widzieliście... Joach! Co tu się dzieje? Nie wiem, gdzie się nauczyłem. Skończ! Widzieliście to, ja nic nie naciskałem już od kurwa dobrych 20 minut. I on mi skakał tutaj, robił jakieś... O, Noctis, jakiś niewyżyty jesteś. Tutaj chyba zrobili taki system, że jak długo się nie gra w tą grę, to potem postać wymiata, bo jest głodna przygód. Myślałem, że będę lamił, ale z drugiej strony widzieliście, te moby mają o 2 razy mniejszy level niż ja, więc to nie jest dziwne, że jakoś ich pokonuję. A ten co nagle... Ej, ja bym chciał walczyć. Oni nas kurwa biją. Jakie głupie, widzieliście to? Się jebany Ignis włączył, bo musiał powiedzieć, że zna receptę, no bo... Dobry jest, dobry jest. Ej, uleczy mnie ktoś? Pronto. Albo ty możesz też, no. Oh fuck. Ej. Wiecie co? To jest kuźwa trochę przesrane. Oni mają 13 level i tak mi urządzić. Zabijajcie, mi się nie chce. Gadio, rozwal ich. Pięknie, ale fajnie, nie wiedziałem, że możesz paru naraz usłuchać. Tutaj widzę, że ktoś cierpi. Ale nie chciałem tego. Tagerki. Ktoś tam ma danger chyba, Ignis. Dobra, skończ już, skończ z tymi kombosami, Jezu.
super, ale mógłbyś więcej tak nie robić, że mi wyskoczą moby na rej, a ty nagle mi mówisz, że masz kurwa receptę nową, no... To jakieś nieporozumienie było. Oni mnie tam leją, a tu mamy kamerę na jego ryję, jak on się chwali. Jakie to było głupie. Dobra, co to jeszcze jest? W sumie słabo bije tym mieczem. Szkoda. Dzięki. Czekajcie, coś kurczę mi tu nie pasuje. Czemu ja tak słabo biję tym głównym? No patrzcie, 267 ataku, 276. Dużej różnicy nie ma. A może dlatego, że to atakuje tak trochę tym Poisonem, nie? Znaczy ogniem, a to... A tutaj te dagery, gdzie są dagery? Tutaj. A te dagery niby atakują normalnie i ich zatruwają, więc no... Dobra, idziemy dalej. Co mnie tu czeka? Jakiś item? Wow! No prawie się przestraszyłem teraz. Coś jeszcze? Gdzie mi tam skaczesz na kolegę? Too fucking easy. Nie wiem czemu tak jest, że te moby są teraz takie słabe. Się skalowanie zepsuło. Chyba, że po prostu za dużo robiłem sidequestów, chociaż mam wrażenie, że wcale tak nie jest. Fuck, ja nie umiem z niej walczyć. No właśnie. Ale parowanie wychodzi fajnie. Ty no, ale parowanie to jest imba. Widzieliście to, co ja teraz zrobiłem? Kuźwa, aż sam nie wiem, co zrobiłem. Parowałem cały czas. To było piękne. Fucking hell, dobre. O, ogień rośnie. Zerwimy sobie troszkę ognia. Zajebiście. Co znowu? Ładnie to idzie. Ale dlatego, że są same moby, no tak jak już mówiłem, niestety. Mogliby dać silniejsze, to może bym się kapnął, czy umiem grać jeszcze. Czy nie umiem już. W ogóle sprawdźcie mapę. Och, kurwa, trochę tego jest. Nie skończymy tego teraz, pozytywnie. Stety, niestety, będziecie musieli poczekać do kolejnego odcinka. Czekajcie, tu jeszcze jest jakiś zaułek, sprawdźmy. No, coś mi wyskoczy pewnie za plecami, nie? Nie wyskoczyło. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tutaj troszkę tą duszką chwilę. I... Wow! Jak bajer! Nie mogłem tym przejść. Ale zajebiście, no wychodźcie teraz, ja was będę tutaj ciął. Zajebiste jest to parowanie, god damn it. Jest taki damage z tego, ale ci. Pięknie, bo po prostu bravissimo. Jeszcze ktoś? U, mam Stasisa? No, mam Stasisa. Spróbujmy jeszcze raz tędy przejść.
Ale to był fajny motyw, że niby taki rejon, wiecie, stały element gry, że musimy sobie po prostu przejść tak w połowie cutscenkowo, bo za bardzo nie mamy tutaj kontroli nad postacią, możemy dać tylko przód, tył. A tu jednak nagle wyskakują nam mobki na ryj. Fajne, fajne, to mi się podobało. Dobra, weźmy sobie ten item jako zakończenie odcinka. Ammonite Fossil, okej. I w tym momencie sobie zakończymy odcinek pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę, jeśli tak. Subskrybujcie. I piszcie komentarze, dajcie znać właśnie, jak wam tutaj ten final, bo mi się wydaje, że się zaczyna coraz bardziej rozkręcać. Tutaj mamy coraz więcej jakichś fabuł w retrospekcjach, jakieś genitalia nam wychodzą. Mieliśmy Tytana, teraz idziemy do jakiegoś tajemniczego czegoś. Zgubiliśmy auto, jeszcze go nie odzyskaliśmy. I mamy tajemniczy skill, który się nazywa Summon Enemies. Jeszcze go rozkminimy kiedyś. W każdym razie na ulicy nie działa. Pozytywnie widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się.